Bardzo serdecznie z tej strony Świętego Świętek, witam was w kolejnym odcinku oczywiście z Fichtelbergu, jak widzicie wraz ze mną jest Patryk. Halo, halo. I witamy was oczywiście dalej, jak widzicie wstrzymujemy nie ruch, tylko bluch, znaczy nie bluch, tylko ruch. I oczywiście zaczynamy, panie panowie, od kurcze. Aha. Tak. Co? No tam jest rzepak, więc ja jadę z przyczepą, żeby to wysypać. No. Jadę z przyczepą. Dobra, pytania nie było. A tutaj rzepak też jest jak coś w ten. Pełno już jest kejsik, nie? No to ja jadę. A ja jadę, gdzie ja... Czekaj, sprzedaliśmy ostatnio ten rzepak? Sprzedaliśmy ostatnio ten rzepak pierwszy, nie? Nie wiem, czy wysypywałeś, czy nie, nie pamiętam już. Wiem, że był wysypywany na pociąg. Chyba wysypywaliśmy... Jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie mało ważne. Panie, panowie, dzisiaj lecimy sobie dalej. Co my tu w ogóle mamy do roboty tak naprawdę? Możesz jechać owieczki kupić. Tutaj mogę na pewno wysypać troszkę żarełka owieczkom. Nie, chyba nie. Tak, mogłem troszkę wysypać. Tylko teraz... O, no Patryk, oczywiście, zaczynamy od rymowarki, od tego co najważniejsze dla widzów. Jedna taka rymowarka była, którą właśnie wybraliśmy, że normalnie... No, picobello! Tak więc oczywiście ona wygrała i Patryk już wam ją za chwilę czyta. A ja idę... Gdzie idę? And the winner is... O kurde, jaki nick. Cześć. Dawaj kurde tego ciągnika z tą przyczepą! No jadę no! No to jedź szybciej no! No cześć, aż mnie ekran gra. And the winner is... Okej, napiszę ci niga, ty go przeczytasz, okej? Okay? No. Ue, o. Bo to tak, żeby to ładnie... Nie... O, tu ci na... To byle nie na tym spiku, tylko tutaj w farmingu. No! Jakoś tak, o. Bogut Czekowski, Żółwiczek dla ciebie, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Oczywiście dziękujemy za rymowankę, a rymowanka brzmiała... A nie wiem. Nie no, Patryk kosi sobie zboże, Światek grzebie coś w oborze, a ty im dla pomocy zostaw lajka w dzień i w nocy. Tak. Dokładnie więc zachęcam tak, bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę, w góry, no w góry, i w górę. Zostawienia suby, suba i dzwoneczka, Boże co ja mówię. Dokładnie, nie wiem co ty dzisiaj pałeś, ale generalnie bierz tego przynajmniej połowę. A oczywiście Bogut Czakowski, czy jak się ciebie... Żeby rurkę pisze... mi wystaw. Jeszcze raz. Jest wystawiona. Dobra. Boże, serio podjechałeś najpierw tam? No bo tu będzie jechał dalej. Ja kuźwa czekam przy tym pieprzonym jęczmieniu. No ale tu też musi w tym ruszyć, kejsie. Nie? Dobra, to trochę usypałem, żeby mógł ruszyć już. No dobra, niech ci będzie, nie sraj się. I weź tu z takim, kurczę, współpracuj, dobra. No, no już nie powiem o tobie. Mało ważne. Mało ważne. Czy ty coś zrobił? Nic. Jadę. Myślę, że jednak coś zrobiłeś. Nie. Absolutnie. Tak jak pod koniec ostatniego odcinka. Aha. Na odcinku chyba nie było powiedziane, co zrobiłem. Nie było powiedziane. No. W każdym razie, dobra, ogarnij tam sobie, ja jadę po owieczki. No, mówiłeś, że jesteś... Z kim ja gram? Najpierw się sra. No nie, sraj barszczem, kuźwa. Sam żeś tutaj, no. Dobra, jak ja mam tam dojechać? Czekaj, jak to było, jak to się jechało? Aha, dobra, już wiem. Drogą. Prawie drogą. Bo tu było trzeba wycofać w tą stronę. Ty, my chcemy z tego... Nie sieczkę, tylko chcemy normalnie ten. Co? Nie, no niech robi na ziemię, pieprzyć. Po co nam na razie? Aczkolwiek... Ani świn nie będziemy mieli, ani krów, więc póki co nie trzeba. No ale na sprzedaż. Jupcyć to! Wolę mieć już nawiedzione. Bawić się tam. Kurde, jadę teraz po tej krętej drodze, oczywiście połowieczki, bo ja się, że zaleję pick-upa. No czy się z górki jest o tyle fajnie, że sobie skaczesz po tym. No! Co za gówno, oczywiście weź z pick-upem kuźwa, ujedź przez to. Ja pitole, rzuca tym gównem. No a jak? Ja bym sobie przepiął. Ja pierdzielę, jak ja już się zablokowałem, no.
No, dobra. Chyba póki co ogarnąłem. Się naucz jeździć. Albo nie. No nie da się z tym pick-upem. Nie. Ja rezygnuję. Nie, ja rezygnuję z pick-upa. Pick-up to jest bardzo zły pomysł. Dlatego mówiłem, żeś se dojcia wziął. Pick-up to jest bardzo zły pomysł, bo... Ja bez owieczek nie mogę nim sterować, a co dopiero kuźwa z owieczkami. Jedź do tyłu, kuźwa, tym gównem. Ja pierdyle. Na wstecznym go piłuj, kuźwa, co by podjechał. Nie, tego pick-upa to w ogóle można sprzedać w pizdu. Czemu? Jeszcze kopsił będzie. A po co nam takie gówno? Dobra, czekaj. Detach, dobra. Ale on nie odczepiłem. A nie, odczepiłem jednak, dobra. To wait, to ja idę po jedzonko i będę sobie w czasie jadł. Pał. O, dobra. Tak, troszkę źle to odpiąłem, bo w sumie odpiąłem to jedno koło drugiego i tak średnio mam jak wyjechać, ale to już pomijam. To tylko ja i moje myślenie. Dobra. Troszkę przestawimy jeszcze pick-upa, ale to się wyklepie. Nie po to się pracuje, gdzie się pracuje, żeby kurczę, nie można było nowego zderzaka załatwić. O! No, kuźwa, nie wiem, czy mi się wydaje, czy po prostu na serwerze, no bo zawsze, znaczy zawsze, no ostatnio cały czas grałem na jak gdyby na swoim, ale czy mi się wydaje, czy po prostu na serwerach jest niemałe opóźnienie, jak gdyby, jak się jeździ pojazdami, bo mam takie wrażenie, że kurczę, trzeba troszkę szybciej skręcać, jak gdyby. Dobra, jak ja tu mogę jechać? Mogę jechać prosto? Myślę, że to mi coś da. Zobaczymy, mam nadzieję. Dało, dobra, to już wiem, że dało. Bo tam był pychotka. Tylko skręt na polankę jakąś. Co? Pychotka. Weź, idź, kuźwa. I widzicie? On nie szanuje was. Nie, po prostu nie mam dzisiaj za dużo czasu i muszę zjeść. Ja też teraz, nie mam za dużo czasu, no ale to mało. Ważne, no. Ważne, że jest czas na nagranie i tyle. Dobra, panie majster, ja lecę po te łowce, a ty coś tam ogarniesz z tymi zbożami. Tam możesz już w sumie te 381, to już możesz tam uprawy nowe ogarniać. Znaczy na razie to ja sobie podjeżdżam i odbieram zboża. No ale to... Pierdziele, i będzie stał pół godziny bez ruchu. Nie, kuźwa. Cały czas jadę koło niego. Nie. No a to nie możesz wziąć sobie kuźwa ciągnika jakiegoś, nawet tego małego i ustawić tam ten kultywator już, żeby leciał. Ale to muszę jechać łapkę ten kultywator. Mały kultywator jest na farmie. Wziąć starego case'a, mały kultywator i żeby cokolwiek już się robiło. Problem? To chopie, nie kosztuje problem, zbyt wiele. A zawsze już mamy... będzie to kosztowało. A zawsze to już będziemy mieli troszkę roboty do przodu. Dobra, kupujemy 10 sztuków, okej. Okay. Generalnie, o właśnie, to co najważniejsze, Patryk, bo o tym nie mówiliśmy chyba widzom, co? Ale zrobiliśmy przed, oczywiście już poprzednim odcinkiem, zrobiliśmy porządek z modyfikacjami, więc teraz nie mamy wszystkich modyfikacji, które tylko są wydawane. Oczywiście poza tymi z bety, w sensie, no bo mieliśmy wszystkie poza tymi z bety. Aktualnie mamy dużo, ale nie wszystkie, bo tak staraliśmy się w miarę pobierać te, które będą w jakiś tam sposób nam przydatne i po prostu będziemy je wykorzystywali, to już mało ważne, czy na tej serii, czy na drugiej, ale po prostu będziemy je wykorzystywali. No i takie modyfikacje tylko zostały, reszta została usunięta. Jakie to dokładnie modyfikacje zostały, to w sumie dowiecie się w swoim czasie. I tyle. Dobra, czekaj. Kuźwa, staram się jechać po drogach, ale widzę, że to nie będzie wcale takie łatwe. Te owce to kuźwa na tej przyczepie to już zginąć powinny 15 razy, nie? Taka jest prawda. Jak taki kierowca. O, już, od razu, wina kierowcy, cholera. Na kogo? Kuźwa, tutaj to już w ogóle. Utopiłyby się w tej... A, no, mało ważne, czy to ważne, mało ważne. Dobra, panie majster, ja już jestem z kolejną dostawą owiec, zostało nam jeszcze 55 tysięcy, więc w sumie teoretycznie... Ja nie wiem, co ten kombajn to robi. Co, który kombajn? Ten duży, nowy.
No ty żeś go tam zaprowadził. Ale w sensie jak on tu kręci. Dobra, ale w ogóle one jakoś tak dziwnie zawracają. Ja wcześniej jak zobaczyłem ten mały case przed odcinkiem, jak on tam się ten, to powiem ci, że to było coś niezrozumiałego, jak on się tam obracał. Dobra, mamy 20 owiec. Ja sobie przyspieszę trochę czasa. Zobaczę, jak one tutaj teraz, w jakim czasie będą się, jak to się mówi, rozmnażały. Wydajność 100%, posiadane owce. Co 48 godzin jest nowe zwierzę, czyli jakbyśmy zrobili jeszcze, przywieźli jeszcze 10 zwierząt, owiec, to by one co mniej więcej 24 godziny pojawiały się nowe zwierzątko. I to już byłoby całkiem fajna, można powiedzieć, opcja. Aha, czekaj, bo rzeczywiście one tutaj mają troszkę nabrudzone. Ty, Majster, a co ty byś powiedział, żebyśmy kupili tego jelly w końcu? I go wykorzystali? Tak szybko? No to jest 12 tysięcy, chopie. No jak go przewieziesz i wszystko zrobisz, ustawisz, to okej. Weźmiemy obiekty, ustawimy tą stację dokującą do niego. Nie jest to kompletnie potrzebne, no ale kosztuje ledwo 120 zł, więc w sumie można to gdzieś postawić sobie po drugiej stronie. Co by miało od czego się ładować. A teraz zwierzęta, kupimy jelly czerwony. A do owieczek to niech będzie... Nie no, biały to tak bez sensu troszkę. Jaki kolor, Majster? Niebieski. Niebieski. No dobra, taki odamy. Wzór. Damy wzór bekon. Nie wiem, czy to coś w ogóle daje, ale to mało ważne. Tak. Okej. Okay. Możemy odebrać i lecę w sumie znowu dojcem. Ty, a może... Tak chyba zrobię, że polecę jeszcze raz po owieczki. I po... Po drodze zahaczę o właśnie ten, o sklep. Po drodze to w ogóle nie jest, no ale wiesz o co chodzi, nie? No. Ziemnioki jeszcze, ja pitole. Ty właśnie, a tutaj jest normalnie magazyn na ziemnioki, czy nie ma normalnego magazynu na ziemnioki? Nie wiem. Nie ma, bo nie ma ziemnioków, więc nie ma magazynu na ziemnioki. Bo zawsze tam magazyn na ziemnioki jak był, to... Znaczy w poprzednich farmingach, no to zawsze pisało, że tam ileś tam ziemnioków jest, nie? Dobra, to ja mam przyczepę, myślałem, że już ją odpiąłem, no ale dobra, na szczęście mam. To kupimy... Kurde, zostanie tam nam tak na styk w sumie hajsu, bo zostanie nam niecałe 5000. Ale owce wydaje mi się, że w ciągu chwili się w sumie zwrócą, bo co, no jedna paleta, no i mamy tak naprawdę, wiesz, poogarnione, no. No. Dobra, czekaj chwilę. Kuźwa, no jedź, kurde, po tej pieprzonej drodze krętej, no ja pitole. A czekaj, później w sumie... Dobra, później będzie fajna droga w sumie ze sklepu, bo będzie, nie będzie trzeba tędy jechać, więc będzie gitara. No ale no hajsu to mówię, zostanie nam tyle, co można powiedzieć, że nic. No ale w ciągu chwili w sumie odrobimy, bo rzepak mamy tam dalej za te 2200. Czekaj, tej... Tak, bo tu jeszcze jest, trochę się robi. Bo ja natomiast... teraz czasa nie przyspieszyłem, nie zwolniłem, ale jest ładna cena dalej, bo 2,243. Ale nie przełącza się na ten nowy kombajn. Czemu? Bo się zapisz za głowę, jak on to robi. A ja to widziałem i pewno je... Znaczy dobrze, że nie ma w okolicy żadnego innego pola, o tak powiem. Znaczy najlepsze jest to, że on teraz stoi w miejscu, bo jest pełny, tak? Ale nie mam na co go wysypać. No przecież tam miałeś John Deere'a. Gdzie żeś go powiem? Ale on ma rzepak. Aha, to dobra, dobra. Bardzo. No ale masz drugi ciągnik, dlaczego nie ogarniesz drugim ciągnikiem czegoś? Po co ci drugi ciągnik stoi w garażu? Maestro Dominicano. On stoi, żeby sobie stał? To nie w takim celu były... Znaczy, był zostawiany ten ciągnik stary. Ani żeś go jako kultywator kuźwa nie ustawił, ani żeś go, no nic żeś nie zrobił w sumie. Ustawiłem kultywator. O, brawo ty. Dobra, owce zakupione. No i tak jak mówiłem, zostało 5000. A teraz lecimy jeszcze do sklepu pod tego jelly. Powiem ci, że fajnie się nim jeździ. Ale czym? Tym jelly. A, weź mnie to zostaw, chłopie, bo zaraz go gdzieś zostawisz. Ciul wie gdzie i będę go szukał po całej mapie. Znaczy ja się nim bawiłem troszkę na tym. Na siglu.
bo chciałem sprawdzić w ogóle jak to działa i o co w ogóle z tym chodzi. I powiem ci, że no, całkiem fajny sprzęcik. Dobre jest to właśnie, że nie trzeba po prostu, wiesz, stać cały czas pilnować tej czystości, tylko z automatu można powiedzieć, no cały, no z automatu, no dobrze, no z automatu, cały czas jest 100% po prostu czystości i elo, nie? Elo. Elo, elo, 3.2.0. Dobra. Gdzie stoi przyczepa to? Do czego? Do Wejdźże mów, kuźwa, normalnie, a nie ci tak ucina, no ja pitole. Do zboża. Ja rozumiem, o co ci chodzi, ale dlaczego ci końcówki ucina, słów? Bo puszczam wcześniej przycisk chyba. No to nie puszczaj wcześniej przycisku, kuźwa. Do zboż, do zboż. Nie mam pojęcia, mistrzu. Tam gdzieś musi stać gdzieś obok, bo ja tego nie ruszałem ostatnimi czasy. Dobra, mamy... No, znaczy, mogliśmy w sumie pod tego ojca zielonego wziąć tego jelly, no ale dobra, mało ważne. Nie wiem, jak to tam działa. Są tu? Są tu. Dobra, ja już podpinam. Tam dwie palety jeszcze mamy w ogóle z czymś, no ale to mało ważne. No, dobra. Ej, co jest bardzo fajne w tych przyczepach, tych co mieliśmy wcześniej, dwie, nie? No. Jak jest przyczepa odczepiona, to ma podpory pod kołami, nie? No. A z racji, że ta druga jest podpięta do pierwszej, to ona, ta druga nie ma podpór. No, takie... no takie... ciekawostka. O, ale to nie ta, która będzie... Boże, jak dziwnie się skręca tym, ja pierdzielę, co jest grane? Aha... Nie... O czym tu chodzi? Tam się jakoś chyba myszką skręca. Nie wiem właśnie o co tutaj chodzi tak naprawdę, bo... Kurde, pamiętam to jeszcze normalnie się tym jak gdyby sterowało. A teraz widzę, że jak gdyby jest jakiś problem. No dobra, mało ważne, pieprzyć to. Czekaj, podjadę, podpinam to już. W ogóle, ty wystawiłeś to gówno do podpinania? Co jak do podpinania? Przepiłeś, no, znaczy wystawiłeś, dobra. Mało ważne. To jest w ogóle w powietrzu? Czemu to dziwnie wygląda? What the fuck? Nie ogarniam w ogóle o co z tym chodzi, nie? Dlaczego to wygląda tak jakby było w ogóle... What the hell? Dobra, co? Maestro, nie, daj mnie to. Nie wiem o co z tym chodzi. Nawet nie chcę się... Kuźwa, oczywiście pojechał po drodze. Po drodze, kuźwa, pojechał. Jedziemy to zostawić, kuźwa, i kończymy. Nie wiem, możecie ludzie napisać o co z tym chodzi w ogóle? Dlaczego to tak dziwnie przede wszystkim jest podpięte? Już pomijam to, że... Aha, bo ja schowałem. What? Co ty robisz, panie? Aha, dobra. Kuźwa, bo to musi być dobra, nie, ja nie myślę dzisiaj. Ale to nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się tym absolutnie. Dlaczego ten most jest tak dziwnie zrobiony, że... What the fuck? No jadę, nic mnie nie blokuje, a nie blokuje, no o co tu chodzi? Jak cię nie blokuje, jak cię blokuje? Jadę sobie mostem. Kuźwa, po samym środku, mam po lewej stronie i po prawej stronie z 1,5 metra, a... Środkiem jeździsz? Kuźwa, most ledwo na jeden pojazd. A kuźwa to mnie blokuje, no co za gówno? Nie, to jedyny minus właśnie tej mapy, że są małe przejścia. Bardzo małe, wąskie. Aż za małe bym powiedział.
Jeszcze w ogóle w sumie mogę. Aha, no tak, pojechałem oczywiście złą drogą, no ale dobra, to było ważne. No i oczywiście. Nie wiem o co chodzi z tą przyczepą. Chyba, że ta przyczepa jest po prostu. Boże, ten ciągnik jest za wysoki do tej przyczepy i po prostu dupą jak gdyby zahaczam, no ale to. A mało ważne zresztą. Dobra, czekaj, wjeżdżamy już na główną i jedziemy, kuźwa, zostawić to wszystko w pizdziet i uciekamy stąd, kuźwa, na odpoczynek, bo to, co się dzieje tutaj, to jest masakra, naprawdę. A wy możecie oczywiście, pamiętajcie o tym, no ja pierdzielę, no o co chodzi? Pamiętajcie o tym oczywiście, żeby zostawiać łapeczki, komentować oraz oczywiście no, komentować w postaci przede wszystkim tych wierszyków, takich fajnych rymowanek, za które oczywiście pozdrawiamy, że tak powiem, zwycięzców, których wybieramy. I tyle, no. Zresztą widzicie, że nie pierwszy raz już kogoś pozdrowiliśmy, więc to działa, tak bym to nazwał. I tyle, no. Panie panowie. Na hashtag ustawia. Oczywiście, że tak. Dobra, czekaj, to mamy złożone. Dołożymy te 10 łowieczków jeszcze, co tutaj mamy. Tam czapą widzę jeździ. Dobra, dobra. O, aha, oczywiście. Jak zawsze, kuźwa, jak chcesz, żeby coś było takiego, żeby było można przez to przejechać, to oczywiście nie jest. A jak kuźwa nie chcesz, żeby takie było, to oczywiście. Ja pierdzielę, no nie wierzę, że się zablokowałem i nie wyjadę stąd. Pracownik 5 metrów przed drzewem zakończył pracę już, nie? Aha. No to widzisz, nie, to on przewidział po prostu przyszłość, nie? Mhm. Ale nie, to naprawdę trzeba kończyć, bo to co się w dzisiejszym odcinku dzieje, to jest po prostu paranoja. No bo ja nic nie mogę robić, bo muszę iść obie. No, a kto ci kazał? No. No bo mam mało czasu, a ty jeszcze chcesz drugi odcinek nagrać. Nie marudź, kurde. Jest tak siak w trakcie, muszę jeść. Nie marudź, to ile ty jesz? Kuźwa, pół godziny już nagrywam. Nie, no dobra, 20 minut. No dobra, ale no ile? Po połowie poszedłem i w międzyczasie muszę coś robić, więc nie mogę jeść cały czas, tak? Oj, nie marudź już, dobra, dobra. Dobra, panie panowie, w każdym razie my wam będziemy bardzo serdecznie dziękowali w sumie za uwagę, bo w sumie dzieje się tutaj bardzo źle. W każdym razie, no, owieczki są jako tako ogarnięte. Ja sobie tutaj jeszcze czasem przyspieszę, co by one się, że tak powiem, ogarnęły tak, jak powinny się ogarnąć. Tylko kontroluj ceny. 32 godziny teraz, aby one się rozmnożyły. Znaczy, no ja dosłownie na chwilę wyłączyłem ten, więc easy. Cena, no, co tak jak była, taka jest. Kuźwa, za słonecznik też jest całkiem fajna cena, 2400. Za soję 2600, 2800, boże, ko. No tylko pamiętaj, że tego mniej leci ze zbiorów, tak? No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale wełna już pasek spadła strasznie. Ile tam jest? 22. A było 20. No to mówiłem. 7 chyba, czy 6. Mówiłem, że było 22. Przecież to ci spadnie do jakichś 10. No właśnie, dlatego trzeba. Ej, kuźwa, no co trzeba? Gówno trzeba. Bo. Nie, trzeba po prostu składować i czekać, aż znowu będzie jakieś zapotrzebowanie może na wełnę. No, czy zapotrzebowanie jest możliwość, że będzie na wełnę, ale wiesz. No, na wszystko, ale jeżeli nie będziemy sprzedawać, to cena sama w sobie będzie wysoka. No, też wtedy prawda, będzie się też dużo sprzedawało. Rosnąć, też powinno więc rosnąć. Trzeba po prostu to odkładać na bok. Tak, jakiś magazyn trzeba, że tak powiem, wełnę zrobić i tyle. Dobra, w każdym razie. No. Samo załadowczą przyczepę i będzie łatwiej. No, w każdym razie, panie panowie, bardzo serdecznie wam oczywiście dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. A my idziemy na zasłużony, mamy nadzieję, odpoczynek. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć i pa, pa. Bye, bye.